Pelikan Grabów notuje trudny początek w roli Beniaminka w piątej lidze. Zespół Łukasza Wiącka do tej pory zgromadził tylko 2 punkty, a w minioną sobotę przegrał na własnym terenie z Dąbroczanką Pępowo 3-4. Dąbroczanka również jest nowym zespołem na tym poziomie rozgrywkowym i początek meczu zdecydowanie należał do niej. Goście najpierw zaliczyli słupek, a w 25 minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Fryderyka Kokota, który strzałem głową pokonał Mateusza Marciniaka. Gospodarze szybko odrobili straty. 2 minuty później Wiktor Matysiak wyszedł sam na sam z bramkarzem i nie dał mu szans na skuteczną interwencję. W 30 minucie ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców, znów wygrywając pojedynek 1-1 z golkiperem przyjezdnych. Na przerwę z korzystnym wynikiem schodzili piłkarze Pelikana ku radości licznie zgromadzonych kibiców. W drugiej połowie nastroje te uległy drastycznej zmianie, bo już w 48 minucie było 2-2. Rzut karny wykorzystał wówczas Fryderyk Kokot. Podopieczni Łukasza Wiącka chcieli za wszelką cenę ponownie wyjść na prowadzenie, ale stało się inaczej. W 69 minucie to goście objęli prowadzenie po tym, jak Łukasz Ratajczak wykorzystał błąd obrony. Dąbroczanka kolejny cios zadała na 3 minuty przed końcem. Tym razem z rzutu karnego celnie uderzył Edwin Marchewka. Miejscowi zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem. W doliczonym czasie gry rozmiary porażki na 3-4 zmniejszył Mikołaj Szlacheta. Pelikan kończył mecz w 10. W końcówce spotkania czerwoną kartkę w konsekwencji 2 żółtych ujrzał Dawid Kuczyński. Pierwsza połowa zdecydowanie lepiej zaprezentowała się drużyna gospodarzy. Do połowy przegraliśmy 2-1, natomiast w szatni sobie powiedzieliśmy kilka mocnych słów, że albo ten mecz przegramy 3-1, 4, albo wygramy 5-6. Wygraliśmy 4-3, jestem bardzo zadowolony i dumny z drużyny i wielkie gratulacje dla naszego bramkarza, który nam dzisiaj uratował 4 litery. Dzisiaj z pewnością mecz bardzo otwarty z 2 stron, przegraliśmy 1-0, wyszliśmy na prowadzenie 2-1, mieliśmy 2 sytuacje na podwyższenie wyniku na 3-1. Za chwilę dajemy 2 prezenty, no bo 2 błędy obrońców, i które kończą się bramkami dla przeciwnika. W sytuacji 3-3 też nie wykorzystujemy, no i tak się kończy mecz. No, jest po prostu przeciwnik wykorzystał nasze błędy, a my błędów przeciwnika nie wykorzystaliśmy. No i jesteśmy w miejscu, jakim jesteśmy. Podsumowując, macie 2 punkty po 5 kolejkach. Teraz przed Wami przerwa. Czy będzie ona potrzebna? Myślę, że tak, bo myślę, że troszeczkę ciężkich słów w szatni musi paść. Musimy zrozumieć pewne rzeczy, że jednak ta odpowiedzialność na boisku musi być zdecydowanie większa i mam nadzieję, że po tej przerwie zobaczymy na boisku może nie inną drużynę, ale przede wszystkim drużynę punktującą. Ale jak się przełamać, to najlepiej chyba w derbach, czyli za 2 tygodnie świetna okazja z Wiktorią Ostrzeszów. No z pewnością, no w każdym mecz gramy o 3 punkty, nie inaczej było dzisiaj, nie inaczej będzie z Ostrzeszowem. No, na pewno mecz derbowy zawsze troszeczkę bardziej elektryzuje, także no z pewnością po raz kolejny zagramy o 3 punkty. Mecz z Wiktorią zaplanowano na 23 września. Idzie,